Mekołecki! Siemanko Warszawa, Rafał Banaś, dajcie mu brawko też. Ja mam szybkie dwie historie takie, słuchajcie, znaczy szybkie. Jedną mam szybką, drugą mam trochę długą. Ta pierwsza szybka od razu zaznaczę, ona jest nie moja, ale wam opowiem. A druga już będzie moja. Otóż pierwsza historia jest trochę taka pandemiczna, ponieważ ja generalnie w pandemii bardzo bałem się kwarantanny. Przerażała mnie kwarantanna. Teraz takie pytanko też teraz. Mieliście kwarantannę? Choć raz dajcie brawko, jeżeli mieliście. To może tutaj pana zapytam tak w pierwszym rzędzie od razu. Mogę imię poznać pana? Michał. Witam cię, Michał. Mieszkasz w Warszawie na co dzień? I miałeś w Warszawie kwarantannę też. I powiedz mi, jak to było? Czy przyjeżdżała policja sprawdzać, że jesteś na chacie, czy... Nic, ani razu? A dzwonili cokolwiek? Nie? Smutny trochę. Dobra, to jest jedyny moment w życiu, kiedy jesteś smutny, że policja na chatę nie przychodzi, nie? Jakiegoś pączka by przynieśli, ale okej, nic nie było, nie? Okej, ale przynajmniej elegancko odpowiedziałeś w miarę tam pełnymi zdaniami, jest okej. Ogarniasz, nie? I co mam się powiedzieć? Zadałem to pytanie w Puławach. Miałem występ w Puławach, zadałem to pytanie w Puławach i siedział taki fiko w pierwszym rzędzie. Mówię, ja pierdolę, co za gość, kurwa, nie? I zapytałem się, kto miał kwarantannę? I on się zgłosił oczywiście. Ja mówię, i co, była policja? Mówi, kurwa, słuchaj tego! Mówię, ja pierdolę! Teraz muszę o tym, nie? I on mi opowiada swoją historię. Nie wiem, czy to jest prawdziwa, jeżeli jest prawdziwa, to super. On mówi, miałem kwarantannę, najarałem się, zapomniałem, że mam kwarantannę i przyjechała policja sprawdzić, czy on jest na chacie, nie? On mówi, o, psy, na pewno wiedzą, że jarałem i spierdolił z mieszkania. Typ uciekł z kwarantanny, rozumiecie to? I policja za nim, gonić go, on ucieka z kwarantanny, o, gonią mnie, na pewno wiedzą, że jarałem. Błędny krąg, bardzo, błędny krąg. Także to była ta pierwsza historia, nie wiem, czy ona jest prawdziwa, ale możemy płynnie przejść do tej drugiej historii, która jest główną, którą chcę opowiedzieć dzisiaj. Otóż to jest moja historia. Ja trochę palę marihuany i słuchajcie, no po latach palenia marihuany to się musiało w końcu zdarzyć. Trafiłem na dołek. Spędziłem noc w areszcie, spędziłem noc na dołku za posiadanie marihuany. I zanim powiem tą historię, mam do was jedno pytanie. Kto na tej sali jest za legalizacją marihuany? Poproszę brawa. Mniej więcej wszyscy. To jest super crowd na dzisiaj. Ma dygresja, trzeba powiem, w Łodzi też tą historię opowiadałem. Wie, kto jest za legalizacją na tej sali, dajcie brawa. I typ wstał. Ważna rzecz dla niego bardzo, nie? W Puławach też opowiadałem to ten fiko w pierwszym rzędzie takie. Wie, kto jest za legalizacją, dajcie brawa. I on podniósł rękę. To już jest strasznie przejarany mózg. To tak nie róbcie nigdy. Tak się bije brawa, chuj wie, nie wiadomo. A policja ucieka. Dziwny typ. Ja sobie pozwolę chyba usiąść do tej historii na hokerze swoją drogą. O, sobie ustawię na siedząco, no powiem. Bo przecież siedziałem, także... Otóż, jak doszło do tego... Też to nie jest innowacyjna raczej rzecz legalizacja marihuany, nie? Tutaj w miarę się wszyscy zgadzamy. To jest dosyć też nowa rzecz w Polsce, że się wszyscy zgadzamy w jakimś temacie, nie? Bo społecznie w miarę wszyscy Polacy się zgadzają z legalizacją. Nawet jeżeli ktoś jest na nie, to nie jest taki, że wyjdzie protestować, tylko to nie jest jego walka. Rozumiecie, o co chodzi? A my się lubimy kłócić jako Polacy. O wszystko się kłócimy. Aborcja, tak, nie. Szczepić się, tak, nie. Polacy podzieleni. Wydaje się, temat legalizacji marihuany to jest pierwszy temat, który społecznie scala Polaków. Że patrzymy w jednym kierunku, że się nie kłócimy społecznie, nie? I naprawdę bardzo różne sfery, bardzo różne tam ugrupowania się interesują legalizacją. Przykład właśnie w polityce. Nie wiem, czy wiecie, jakie jedyne dwie partie w polskiej polityce są za legalizacją marihuany. Ktoś wie, można krzyczeć. Lewica to jest jedna. Ktoś tam kuki skrzyknął, kurwa. Jak ktoś zaraz powie palikot, to zwariuje. Korwin, tak jest, Konfederacja. Lewica i Konfederacja. Jedyne dwie partie w polskiej polityce, które są za legalizacją. Przecież oni się kurwa nienawidzą. Są dwie największe skrajności w polityce. Dosłownie Korwin widzi Zandberga, to ma takie, to jest lewak jebany. Zandberg widzi Korwina, to jest prawak jebany. No to jest lewy pedał, prawy dziad. Temat jaranie zioła. Panie Januszu, panie Adrianie. Obradujmy. Nie ma drugiej takiej rzeczy w polskiej polityce, że dwie największe skrajności są w stanie przestać się kłócić, usiąść do stołu, normalnie pogadać i zamówić pizzę.
Więc jest to dosyć ciekawe i naprawdę to nie jest innowacyjny pomysł. To nie jest tak, że tylko Holandia ma legalizację, wszyscy patrzą z boku. Nie. Kanada ma, Stany Zjednoczone, prawie cała Ameryka Południowa. W Europie wiele przypadków. Jest Luksemburg, Malta, Holandia, Hiszpania, Niemcy. Nawet Niemcy mają od tego roku legalną marihuanę. Zawsze sobie pospinali, chodzili tam, ja wol! I nawet oni jarają ziółko. A my tego dalej nie możemy ogarnąć w Polsce. Jest jakiś problem, nie? Nie wiem, o co chodzi. Jest też to taka jak dekryminalizacja marihuany. Nie wiem, czy kojarzycie, czym jest dekryminalizacja marihuany. Polega to na tym, że możesz mieć przy sobie marihuanę, ale nie możesz legalnie kupić marihuany. Dziwny koncept, jak się nad tym zastanowisz, nie? Tak byś mógł zwalić konia, ale nie wolno dojść. Rozgwin to teraz. Ale jest to dobry patent. Czechy to mają przykładowo, dekryminalizację marihuany. Gruzja to ma. W Gruzji możesz mieć na legalu przy sobie do 60 gram marihuany. To jest dobry weekend nawet w Radomiu. 60 gieta, legalnie, nikt ci nic nie powie. Wiecie, za jaką ilość ja trafiłem na dołek? Miałem przy sobie 0,4 grama marihuany. To jest dokładnie taka reakcja. O! Bo to jest absurdalnie miło. Absurdalnie mało. 0,4 to jest absurdalnie mało. To jest ilość, która na czarnym rynku kosztuje między 15 zł, a wypierdalaj, nie sprzedam tak mało. Gdzieś pomiędzy. 0,4 grama to jest tak mała ilość marihuany, że jak policja cię z taką zatrzymuje, to ci powinni dołożyć. Śmieszna ilość marihuany. I my dalej jesteśmy za Gruzją. Jak my mogliśmy spaść za Gruzję? To jest kraj, który w nazwie ma Gruz. I my jesteśmy za nimi 20 lat. Rozumiecie, o co chodzi? Tragedia. Więc ja mam 0,4 grama marihuany. Jak doszło do zatrzymania? Otóż ja tam nie szedłem, nie awanturowałem się. Nie, tam nie chciałem kopać śmietników. Nie, nie chciałem się bić z typami. Nie. Tak bym robił, jakbym był najebany. Co w Polsce jest w pełni legalne, nie ma problemu, 15 reklam piwa w przerwie meczu, napierdol się, jest git. Ja nic z tego nie robiłem. Ja po prostu siedziałem na ławce pod blokiem i za bardzo się uśmiechałem. W Polsce? Podejrzane w chuj. W Polsce jak masz dobry humor, to jest co najmniej wykroczenie. Wiecie, o co chodzi? Jest zimno, ciemno od 15, typ się uśmiecha, jedziemy sprawdzić, kurwa. Podejrzane. Więc my sobie siedzimy na ławce pod blokiem. I jedna tylko faktycznie rzecz, którą robiłem nielegalnie, to trzeba przyznać, w miejscu publicznym, na ławce pod blokiem, ale niech będzie, w miejscu publicznym trzymałem w ręku otwarty cydr. Nawet nie piwo, cydr. Rozumiecie, jak bardzo lamusowe jest to zatrzymanie? Ja nie mogę powiedzieć w więzieniu, za co siedzę, bo mnie wyruchają od razu. Za co siedzisz? Za cydr. To zapraszamy do kolejki ruchania w dupę, w takim wypadku. Ustaw się na tym typem, co wódę zapijał Piccolo. Dostaj za nim. I za matą. Fajna płyta, Michał, ale ty idziesz pierwszy, wiesz. Papuga powiedziała, że się uda, także ja bym zaryzykował. Więc jest policja, podjeżdża na bombach. Panowie, o co chodzi? Czemu to jest cyd otwarty? Co takie uśmiechy macie? To jest Polska, jest chujowo, wy macie za dobry humor. Co macie w kieszeniach? Ja wyjmuję maciupeńkiego jointa. 0,4 grama, to jest maciupeńki joint. Tym policjantom odjebało. Ja nie wiem, czy oni się narkosa naoglądali, co tam się wydarzyło. Oni myśleli, że Pablo Escobara zatrzymali. Nie? Wielkiego barona narkotykowego. Nie? Oni mnie skuli w kajdanki, rzucili mnie na ziemię, celują do mnie z pistoletu, mówią: Gleba, rozumiesz? Mamy cię, kurwa! Gleba, kurwa! Jesteś ćpunie, wpadłeś ćpunie pierdolony! Gleba, kurwa! Mamy cię, kurwa! I mam takie, czemu ja jestem w filmie Patryka Wegi? Co to się odpierdala? Zaraz Fabiański wyjdzie z krzaku, więc cukier, uspokój się! Rafaeli tu nie ma, nie ma cię. Szaleństwo. Więc to ma miejsce. Jestem zatrzymany, jedziemy na komisariat, jedziemy na dołek. Teraz wypada powiedzieć też słowo o policji. Ja nie uważam, że wszyscy policjanci są źli. Nie uważam tak. Na pewno w policji jest wielu dobrych policjantów, którzy są tam z misji, z powołania, z chęci zmieniania świat na lepsze. Chcą czynić dobro. Na pewno jest taki procent. Podoba mi się, że tu mam śmiechy, bo to nie był żart. Ale...
ale na pewno jest taki procent. Tylko mam wrażenie, że to są policjanci, którzy mają trochę więcej oleju w głowie. Gdzieś tam awansowali w hierarchii, są w kryminalnych, w dochodzeniówce, gdzieś tam level wyżej. W drogówce niestety mamy najczęściej do czynienia z takimi największymi kiepami ze szkolenia. Że jak było szkolenie na policjantów, tam przychodzi jakiś gość, oni mówią, nie, on dziwnie wygląda i nie wymawia R. Ja nie chcę go przy biurku, kurwa. Niech on idzie na ulicę męczyć ludzi. Ja nie chcę mówić, że ci policjanci, co mnie zatrzymali, byli głupi, ale kurwa, jacy oni byli głupi, Jezu. Oni jak mnie zatrzymali, musieli taki cały protokół zatrzymania spisać, nie? Duży protokół, wiele tam godzin pisania. Oni się mnie pytali, jak się pisze słowa. U otwarte, u zamknięte. Zapytał mnie przestępca przez jakie ży. Ja mówię, serio? To jest słowo, które rzadko używasz? Nie pamiętasz, jak to się pisze? Ja chciałem tego trochę w chuja robić, mówię, nie no, przez szy. I on mówi, faktycznie odmienia się na szkodnik. Jak on na to wpadł? To nawet nie jest ta sama litera w ciągu liter, żeby to odmienić. Jak on to wymyśli? Ci ludzie mają nade mną władzę, rozumiecie? Tu usiąść, tam pójść, upokarzające. Nie? Potem jest taka procedura, zanim jeszcze trafią do celi, muszę pójść do takiego małego pokoiku. Tam siedzi taki stary, wąsaty policjant. I ja, słuchajcie, przed tym policjantem, w tym pokoiku, muszę tak zdjąć spodnie do kostek, zdjąć gacie do kostek, wypiąć się gołym dupskiem i on mi zagląda w dupsko, czy nie mam przypadkiem więcej narkotyków. Bo jak wiemy, to jest częsta praktyka, nie? Że jak schowałem jednego jointa w kieszeni, to jeszcze 5 kilo działa w dupie, na później ukryłem. Bardzo często to się zdarza, bardzo często. Nie? Ostatnio nas to uratowało na osiedlu. Jak to nie mamy jarania? Zobacz w dupie! O, 5 kilo! Uratowani! Dzisiaj fajny piątek. Nie? Dzięki, tak 2 tygodnie chodziłeś, ziomek. Dzięki, poświęciłeś się dla całego osiedla. Więc no nie, no jest to żenujące, nie ma co ukrywać. Stoję, wiecie, ta dupska na wierzchu, on mi tam zagląda i nie ukrywam, kusi, żeby pierdnąć, nie? Bo to jest jedyne zwycięstwo, które mogę mieć w tej sytuacji, nie? I też łatwo się usprawiedliwić. Ja po prostu chciałem udowodnić, że nic więcej nie ma. Bo ja myślałem, to jest tak, jak wracam do domu pijany i mama prosi, żeby chuchnąć. Nie no, było to żenujące, nie ma co ukrywać. Ja też ostatnio opowiadam tą historię na występie i policjant siedział w pierwszym rzędzie. I ten policjant do mnie mówi, ty słuchaj, ja wiem, że dla ciebie to było żenujące z tym dupskiem na wierzchu, ale uwierz mi, z drugiej strony jest gorzej. Jest taka mała różnica, że ja sam sobie tego nie wybrałem. To jest... To subtelna różnica. W każdym razie to jest prawdziwa historia. Wszystko, ja nic tutaj nie dopisałem, to się wszystko wydarzyło. Ci ludzie, o których tutaj mówię, gdzieś żyją. Gdzieś na Ursynowie chodzi ten policjant, który mi w dupsko zaglądał. Gdzieś on jest. Gdzieś mieszka, nie wiem gdzie. Pewnie na Imielinie pod Czwórką. Widziałem go 3 razy. Nieważne! Także to miało miejsce. Następnie trafiam do celi. Warto podkreślić, to nie jest więzienie. To jest areszt tymczasowy. Więc jeszcze gorzej tak naprawdę. Nawet nie ma łóżek, są 3 drewniane stoły. Ja mogę sobie wybrać stół, mam iść spać. Dostaję materac, mam wybrać drewniany stół, mam iść spać. Jest 1 w nocy, warto podkreślić, ja jestem kompletnie trzeźwy. Nie wypiłem tego cydru, nie zjarałem tego jointa, jestem kompletnie trzeźwy, mam iść spać, nawet se konia nie zbiję, bo jest kamera. Jak zasnąć tak naprawdę? To jest straszny żart. W każdym razie mam takie moje przemyślenie w tej sytuacji. Idę spać i tak teraz nic nie zrobię. Nic nie ogarnę z tym. Pójdę po prostu spać. Obudzę się rano. Rano to ogarniemy. Więc idę spać. Budzę się rano. O 6 rano. Znaczy budzę się. Jestem budzony o 6 rano, ponieważ jest wielkie budzenie więźniów. Policjant robi obchód po całym domku. I tam obchodzi. Wstawaj! Do pracy wstawaj! Wszyscy wstawaj! Pobudka! Wstawaj! Do pracy wstawaj! Mówię, takiej pracy? Co, skazani na szołszeń? Co to jest, kurwa? I budzę się, w mojej celi jest inny typ. I mam takie, co on musiał odjebać między tą 1 w nocy a 6 rano? Co on odjebał przez te 5 godzin? Co się u niego wydarzyło? Ale patrzę na niego, gość wyglądał okej. Okay. Miał długie blond włosy, koszulę, okulary, nie wyglądał na patusa. Więc tak patrzymy na siebie, ja na niego, on na mnie, ja na niego, wymiana spojrzeń. I on pierwszy zadał to pytanie. On mówi, za co siedzisz? Ja nie mogę powiedzieć, że za cydr. Więc nie wiem czemu, odruchowo mówię, napierdalałem się. I on tak patrzy na mnie i mówi, za co siedzisz? Jest.
całe moje alibi tak uleciało. Postaję na szczerość. No tylko szczerość może mnie uratować. Więc mówię, słuchaj, ziomek, no. Miałem jednego jointa w kieszeni i otwarty cydr. I on mówi, w ogóle się nie przejmuj. Ja miałem trzy jointy i najebany chciałem ten rower miejski ukraść. Naprawdę to jest jeszcze zbrodnia? Jeszcze tego lamusa straż miejska zatrzymała. A ja się o swój cydr bałem, nie? Swoją drogą, ale przestępstwa, co? Ale wielkie tutaj kryminalne zagadki Miami, kurwa, w Warszawie, nie? Przecież nie da się bardziej komiksowych postaci wymyślić. Ja bym chciał przedstawić do filmu, no nie wymyślę bardziej komiksowych postaci, nie? Jeden miał otwarty cyd i drugi najebany. Moje Veturillo! Moje! Moje! Co za wielcy przestępcy, nie? Dobrze, że nas zamknęli. Miasto może spać spokojnie. Więc siedzimy w tej celi. Jest mega dumno, bo nie ma... Zabierają ci wszystko z kieszeni. Zabrali mi telefon, zabrali mi portfel, zabrali mi nawet sznurówki z butów, żebym się kurwa nie powiesił. Za jednego jointa przypominam. To już nie ma sensu, moje życie, to już jest koniec. Blondyn miał buty na rzepy, to mu zabrali kurwa rzepy. Uniknęliśmy pierwszego w historii przypadku, że typ się powiesił na rzepach. Uff, blisko było. Więc siedzimy, nie ma ucieczki w nic, nie ma telefonu, nie ma nic. Więc ja mówię do tego gościa tak. Ziomek, dawaj państwa miasta. I on mówi, dobra. I żeby wam trochę zwizualizować, jak to wyglądało. Siedzimy w małej celi 2x4 metry. Mały pokoik, ja wiem, za ścianą siedzą straszni ludzie, tak? Tu siedzi jakiś zabójca, tu siedzi jakiś pedofil, tu siedzi jakiś gwałciciel, tu siedzi jakiś ksiądz. Bo tu siedzi jedna osoba. W każdym razie... Straszni ludzie są na wyciągnięcie ręki, a my siedzimy w celi X, Y, Z. Stop. D. Dania. Ja też Dania. Po 5. Nieskromnie mówiąc, przyznam się wam, rozjebałem go w te państwa miasta. Jestem mistrzem dołka w państwa miasta. Aż wyryłem wyniki paznokciem na ścianie. Obok tych wszystkich pojebanych ksyw, nie? Typu, kobra tu był. Mówię, no a Tomek miał 185 punktów. Żeby wiedzieli, jaki jest rekord tutaj. Więc gramy w te państwa miasta, czas jakoś leci i słuchajcie, grę przerywa nam wprowadzenie trzeciego więźnia, tak? Policja nam ogłosiła, nowy więzień na cele, nowy więzień. Ja już siedzę 8 godzin, ja jestem starym więźniem, nie? Ja już grypsuję, mam wyjebane, nie? Ja normalnie mówię, moje kojo jest moje, twoje kojo jest twoje, nie oddajesz mu kojo, ja mówię w szkiełku, co leci, ja grypsuję. Na tym etapie już mam maszynkę do robienia tatuaży ludziom, wiecie o co? I wchodzi ten nowy więzień, no i to nie jest blondyn o długich włosach, w koszuli, nie. Rasowy recydywista, podręcznikowy patus. Łysy, trzy zęby ma, dziurę w kroku ma w spodniach, chyba w ogóle się zeszczał, chyba coś jest najebane, czy coś jest dziwne. I on wchodzi do tej celi, pierwsze co, sam z siebie, niepytany, mówi do nas tak. Kurwa, nie uwierzycie! Co się mogło wydarzyć? I on mówi, 0,3 grama mefedronu miałem. Nie uwierzyłbym, naprawdę. Nic na to nie wskazywało. Czyli jednak w tym pięknym stroju Adidasa nie rozkręciłeś karuzeli watowej, tylko ten mefedron jednak. Kto by pomyślał, że znowu mefedron? I on mówi coś takiego. On mówi nam, o 6 w sądzie, o 6 mnie zapali, o 7 w sądzie byłem, o 8 pół roku dostałem. Ty stary, moje kojo jest twoje, nie ma problemu. Szybko to u niego poszło, nie? Bo nam powiedział coś takiego. Powiedzcie, ja 5 lat już siedziałem. Ja swoje już 5 lat odsiedziałem. I powiedział mi psiarskie, mówią, biorą mnie na bok psiarskie i mówią mi tak. Mówią mi, słuchaj, albo tutaj będzie sprawa w sądzie, znowu dostaniesz 3-4 lata pewnie, albo od razu bierzesz pół roku w ciemno. Na co on stwierdził, chuj, to się kimnę. Tak będzie zima wyglądać. To nie było jego zmartwienie. W ogóle jakie opcje dała mu policja, nie? Albo tam sprawa w sądzie i parę lat, albo pół roku w ciemno. Fajnie by powiedzieli, albo masz tej kości, jak wrzucisz duplet, wychodzisz. To jest trzecia opcja. On mówi, ja mam kartę, on, ja, sakre blej. Więc to były opcje.
To były opcje i on wybrał to pół roku. I to szczerze mówiąc, to w ogóle nie było jego zmartwienie. Nie. Jego zmartwienie było inne. Na przykład takie, że zabrali mu plecak, miał browary, byśmy się napili, kurwa. To były zmartwienia, to były problemy. On już strasznie chciał kozaczyć w tej celi. Chciał takiego kozaka skrywać. Tam walił w te drzwi do tych strażników. Strażnik, kurwa! Kurwa, Gawisz, kurwa, chodź tu, kurwa! KFC mi zamówcie, kurwa! Tylko żeby terminal mieli! Kolejny problem na teraz, że gotówki nie wziąłeś. To ważna rzecz. Ale nie wiem, jak kołaczył do tych strażników, ale tylko jak się otwierały drzwi, oni wchodzili do nas tam nas sprawdzić, on od razu tak siadał, tak. Oh! Mówię, kurwa, ale on ma traumę, jaką się padł. Tam jakaś skiza była mocna. I on też tak do nas chciał kołaczyć tej celi. On tak podchodzi do nas, mówi, wiecie co? Mój prawnik to się z psami nie pierdoli, nie? Mój prawnik z psami, on się nie pierdoli. Ja mówię, gościu, jaki twój prawnik? Tobie jajo wystaje ze spodenek, co ty pierdolisz? Jego prawnik. Z jakiej kancelarii? Patus i synowie, chyba z tak. Nie wierzę. Już to widzę, jak tam team prawników siedzi w Warszawie na 40 piętrze. Mówię, jak tego Sebastiana znowu za mefedrą wyciągnął? Ale też jestem człowiekiem, mam uczucia, mam emocje, mam empatię. I tak po ludzku mi się go szkoda zrobiło. Tak chciałem go zapytać, ty, to nie chciałeś zapytać tego prawnika, czy to jest na pewno dobry układ, to pół roku, co oni ci proponują? Na co on stwierdził, już chuj! Super. Bardzo fajnie. Spędzimy miło czas. Żebyście mieli świadomość, jak prawnie wygląda ta sytuacja teraz. Ja i blondyn czekamy na przesłuchanie, po którym prawdopodobnie będziemy zwolnieni do domu ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu. On czeka na konwój policji, który zabierze go na pół roku od siatki do więzienia na Białęce. I tych typów razem w celi. Niech se pogadają, co tam nowego słychać, nie? I blondyn zostaje zaproszony na przesłuchanie, ja zostaję sam z tym patusem, sam w małym, zamkniętym pomieszczeniu, które się długo otwiera, jakby on chciał coś zrobić. Więc jest niezręcznie. Więc nie wiem, czemu jak zostaliśmy sami, ja od razu zacząłem pompki napierdalać, nie? Pokaz siły zrobię, nie? 30 pęknie, 30 pęknie. Bo to nie jest gościu, z którym pogra w Państwa Miasta. Nie? Musiałbym nowe kategorie wymyślić. Nie? Przestępstwo na K. Koniokradztwo. Wyrafinowany patus. Więc na szczęście tam siedzimy krótko. Ja też jestem po chwili zaproszony na swoje przesłuchanie. Idę na swoją misję. Tam idę do takiego pokoju przesłuchań. Mam do czynienia z policjantami kryminalnymi. Trochę level wyżej, trochę więcej oleju w głowie. I ten kryminalny policjant, słuchajcie, widzi mnie i mówi coś takiego. No i co, panie Tomku? Nowy stand-upik będzie? Typ mnie poznał. Najgorsze rozpoznanie w moim życiu, nie? Jak będzie chciał zdjęcie, to jest chujowe zdjęcie, nie? Na komendzie w kajdankach tam, hej! Podpiszesz mi pałkę? Nie. Ale trochę to pomogło, że on mnie poznał. Ponieważ mówi, słuchaj, nie przejmuj się, tak? Ja wiem, że ty jesteś komikiem, że w ogóle taka ilość marihuany, 0,4 grama, że mi się chciało za taką małą ilość marihuany cię ciągać po jakichś aresztach, nie przejmuj się. I mam takie, czy on mnie przeprasza? On mnie chyba przeprasza, wy zajebiście. Ja mówię, słuchaj, nie przejmuj się, wiem, że jesteś tym komikiem, więc nawet dla beki tego patusa wam daliśmy do celi, żeby śmiesznie było. Oni nami na żywo grali w Simsy, rozumiecie? Patusa do celi i wyjmuje drabinkę, chuj, co się wydarzy, to się wydarzy. Bardzo śmiesznie było, super było, proszę pana. I on mówi coś takiego... Bo wiecie, ja bym przekonany, że tam rano będą mnie pytali takie rzeczy w stylu, skąd masz tą marihuanę, gdzie to kupiłeś, kto ci to dał? Ja miałem taką całą swoją wersję przygotowaną fejkową, nie? Że byłem w koneserze, taki Michał siedział, on mi coś dał, nie? Wiecie... Ja miałem całą swoją wersję gotową. Oni z takiego nie pytali. Oni mnie pytali takie rzeczy, jaki lotek jest prywatnie? Gruby, jaki ma być? Czy Abel Ergiza jest Polakiem, czy nie jest Polakiem? Czy Bartosz Zalewski tyle amfetaminy bierze, bo ja mogę dobre na policji ogarnąć. Mówię, typ jest dobrym fanem stand-upu, naprawdę. Więc ja mówię mu, nie no, pan Abel Ergiz jest Polakiem, czy ja już mogę iść do domu? I on mówi, słuchaj, no jest taka akcja, musimy pojechać do twojego mieszkania i przeszukać twoje mieszkanie. Ja oczywiście sprytnie, podczas zatrzymania, podałem swój adres zameldowania, a nie tam, gdzie wynajmuję mieszkanie. Więc rano policja przyjeżdża do mojej mamy.
Moja mama wie, że palę marihuanę. Przyjeżdża policja, szukają Tomka, chcą coś przeszukać. Można połączyć kropki. Co robi moja mama? Moja mama mówi, Tomek już tu nie mieszka. Tomek wynajmuje mieszkanie pod takim i takim adresem. Ja wiem, mamo, ty konfidencie jebany! Moja mama ma jeszcze 50 lat, a już została 60. To jest... ciężko. Ja musiałem kupić puszkę graffiti, pójść do domu mamy, zrobić napis w salonie. Mamo, jest na ciebie białko. Musiałem. Takie są zasady, więc... Mam nie sprzedała, jedziemy do mnie. Jedziemy do mnie, do mieszkania, ładujemy się do radiowozu. Ja siadam z tyłu za kratami, wielki przestępca. Z przodu siada ten policjant, co mnie poznał i jego partner. Jego partner nie wie, że jestem komikiem, ale jak dowiedział się, że jestem komikiem, to uznał, że opowie mi śmieszne historie z policji, które mógłbym wziąć do stand-upu. I to nie są śmieszne historie, są tragiczne, smutne historie, które nie nadają się, żeby wam opowiadać. Jedną powiem. Więc taką najkrótszą, naprawdę, nie? On mówi, kiedyś idziemy na akcję, typ stoi, coś ukradł. Trzyma normalnie worek, jak w Simsach złodziej, coś ukradł, nie? I my do niego tak, rzuć to i ręce do góry. Rzuć to i ręce do góry. A typ wyjmuje nóż. Mówi, jeszcze krok, to mnie zrobicie i się odjebie. Jeszcze krok i się odjebie. I on mówi tak, okej, okay. Odłóż ten nóż, ręce do góry. Jeszcze krok i się odjebie. Oni, odłóż ten nóż. Jeszcze widzę, jak podchodzisz. Jeszcze krok i się odjebie. Oni spokojnie. Jeszcze krok i się odjebie. I się nie odjebał. To jest ich śmieszna historia, taka anegdotka na Wigilię dla cioci akurat. Super. Bardzo to było śmieszne. Także w atmosferze takich rozmów przebiega nam podróż do mojego mieszkania. Dojeżdżamy do mojego mieszkania, mieszkam w dużym bloku. 15 pięter, długie korytarze. Ci policjanci mieli taką bekę ze mnie, wnet mi sznurówek w butach nie oddali, nie? Ja idę zakuty w kajdanki, w jakichś takich dziwnych butach, jak klaun chodzę. Oni za mną, oni w ogóle mają bekę. Ostatnio rapera zatrzymaliśmy, teraz komika, idziemy do Tomka na chatę. Oni mają super, nie? A ja idę w tym dziwnym anturażu i akurat każda sąsiadka musi teraz po bułki wychodzić, nie? Witam pani Magdo, witam pani Basiu. No wypierdolam je z tego mieszkania, jest koniec. Dochodzimy do mojego mieszkania. Ja otwieram drzwi na oścież, tam naszym oczom od razu na stole ukazuje się 5 gram marihuany. Od razu. To też był mój błąd. Ja mogłem to schować, ukryć, cokolwiek. Z drugiej strony nie wiedziałem, że będę wracał z policją na chatę. Rzadki scenariusz. Więc oni to widzą i jeden z nich mówi coś takiego, bardzo w porządku się zachował. Ponieważ mówi tak, spójrz to w kiblu, ja tego nie widziałem. Spójrz to w kiblu, ja tego nie widziałem. Dla mnie to jest 3 godziny pisania papierów i tak to nic nie zmieni. Spójrz to w kiblu, ja tego nie widziałem. Więc moja myśl jest taka. Pójdę do kibla, spuszczę wodę i oszukam go. To jeszcze mała dygresja, szybka. Ostatnio w Białymstoku to opowiadałem i też mówię ten żart. Pójdę do kibla, spuszczę wodę i ty w pierwszym rzędzie i wsadzisz to w dupę. Nie. Nie zdziwiło, co on powiedział, tylko jak szybko to powiedział. On miał to od razu, on nie wiedział, co ja zaraz powiem, od razu, w dupę! No więc do tego gościa osiedle nauczyło szybko reagować, to trzeba przyznać. Ja tak nie zrobiłem. Ja zrobiłem tak, jak ja pomyślałem. Pójdę do kibla, spuszczę wodę, uda mi się go oszukać. Dokładnie tak robię, wychodzę z tego kibla, ten policjant tak patrzy na mnie i mówi, jeszcze raz. No to nie jest jego pierwszy dzień w pracy, trzeba przyznać. Trzeba było sobie sadzić to w dupę jednak. Białystok miał rację akurat. Więc poszedł tam, przypilnował mnie, spuściliśmy to, okej. Okay. Potem ja myślałem, że oni będą przeszukiwać moje mieszkanie, tak jak w filmach, nie? Biorą nóż, rozpływają poduszkę, coś takiego. Nie, oni chodzili i oceniali moje rzeczy. Tylko 40 metrów kwadratowych? Chuja, ten stand-up chyba idzie. Masz FIFA 18, ja już mam FIFA 20. Rośliny ci zdechły. Naprawdę, czemu ja nagle jestem w MTV Cribs? Co tu się odpierdala? I po wszystkim, ten policjant, nie otworzywszy żadnej szuflady, nie zajrzywszy pod żaden mebel, nic, patrzy na mnie i mówi, panie Tom, 4-5 gram marihuany tutaj spuściliśmy, czy to jest na pewno wszystko, co jest w tym mieszkaniu? Wszystko. I kurwa uwierzył, nie?
Sam nie sądziłem, że to się uda. Piątkę sobie przybiłem, mówię, zajebiście, mamy to. Więc wracamy na komendę. Tam już jest ostatnia akcja, jest pani prokurator, która ma obowiązek postawić mi zarzut. Ma obowiązek, ale ma też możliwość właśnie skorzystać z niskiej szkodliwości społecznej czynu. Co też robi? Pani prokuratorka w porządku, babka około 40, mówi tak, panie Tomku, proszę się nie przejmować. Naprawdę, ja zapoznałem się z aktami sprawy, pan jest niekarany, taka mała ilość marihuany, że pan jest komikiem, i to naprawdę taka mała ilość, ciągnęli pana do aresztu, proszę się nie przejmować. Ja mam takie, ona też mnie przeprasza. Zajebiście. Ja mówię, naprawdę, ja panu z miejsca tą sprawę umarzam. Powiem panu moją prywatną opinię. Ja też uważam, że marihuana w Polsce powinna być legalna. Mamy większe problemy tutaj w prokuraturze niż ściganie chłopaków za takie małe ilości marihuany. Ale to jest tylko moje prywatne zdanie. Ja nie wymyślam prawa, ja muszę je stanowić, ale pan zrobi z tym, co chce. Pan może to opowiedzieć jako stand-up, historię jakąś zrobić. Może pan zrobić takie porównanie, jak było w Polsce, jak było w Holandii. Ostatnio widziałem na Instagramie, że pan był w Holandii. Ja mam takie, prokurator mnie obserwuje? To wyślij mi wyrok na plif. Co ty na to? Hashtag oskarżony. Więc podsumowując, to bardzo... Ja miałem wiele szczęścia w tej sytuacji. Miałem wiele szczęścia. Pierwsze to się wydarzyło w Warszawie. Wiecie, to jest duże miasto. I też podkreślmy to, na pewno pomogło to, że oni mnie poznali. Na pewno to pomogło, ale wiele osób nie miało tyle szczęścia, co ja. Wiele osób teraz w tym momencie siedzi w więzieniu za jakieś małe ilości marihuany, gdzie nic nikomu nie zrobili. Po prostu po pracy, zamiast wypić piwko, chcieli sobie zapalić jointa. Teraz mogą siedzieć z jakimiś typami w więzieniu. Bo to już nie wygląda tak, jeżeli ktoś na początku nie wił brawa, kiedy pytałem, kto jest za legalizacją. Mam nadzieję, że ta historia wam pokazuje, delegalizacja w Polsce też nie działa. To nie jest tak, że jak cię zabią z ziołem, to idziesz do psychologa i on mówi, żeby mamę przeprosić. Nie. Siedzisz z tym, co mu jajo wystaje i on pierdoli, co by w KFC chciał zamówić. Jak ja mam wyjść po interakcji z tym człowiekiem do społeczeństwa, być lepszą osobą? Gdzie to jest resocjalizacja? Jak to miało mi pomóc? To jest z dupy system, który trzeba zmienić. Mamy z dupy system, który trzeba zmienić. Ale jeśli marihuana w Polsce byłaby legalna, no nie miałbym tej wyjebanej historii. Więc na sam koniec podsumowując wszystko, to była naprawdę ciężka sytuacja, która mi się przydarzyła 3 lata temu. Ja teraz już mam luz, teraz mam z tego bekę, już mogę sobie żartować, ale wtedy nie było tak fajnie. Dzisiaj już mam naprawdę luz, dzisiaj sobie pożartowaliśmy, ja to powiedziałem, wy się pośmialiście, miło spędziliśmy czas i nie ukrywajmy, zarobiłem pieniądze. Więc... Co chciałem wam życzyć na koniec? Chciałem wam życzyć, że jeżeli cokolwiek złego was spotka w życiu, cokolwiek strasznego, cokolwiek smutnego, cokolwiek, nazwijmy rzeczy po imieniu, chujowego, mam nadzieję, że też wam uda się odwrócić w coś dobrego, a już najlepiej zmonetyzować skurwysyna. Dziękuję serdecznie, bo mi przemiło raz wystąpić. Tomek Kołecki. Ziobro, kurwa jebana! Przestań mi kurwa rozwijać zeszalować! To Hasty Kush, Indica i Sativa. Na każdą porę jest alternatywa. Boska roślina to mózgu witamina. Zasila smak, słodziutka sensymila. Krew płynie w żyłach, ja czasem zapominam. Weź mi przypomnij, bo mam efekt motyla. Nic się nie spinam, to jest amnezją chwila. Amnezja finezja, lamus daje dyla. Szybka rozkmina i znów kręcę gipsztyla. Głęboki sztach, a wzrok już mam rekina. Teraz dwa piwa, bo salko nie przeginam. Przez gandzie bigamista, to druga ma dziewczyna. Milicjant świnia, chce zakuć mnie w kajdany. Za stan umysłu, o rany, rany. Jestem niepokonany, przez system nielubiany. Przez swoich szanowany. Filisa zawijam, z Holandii tulipany. Ławki i bramy, biura, filmowe plany. Banki, hipisi, sportowcy, rastamani. Wszyscy na...